Rozpoczynamy relację. Tylko jeszcze drobne przygotowanie. Światło, kamera, akcja. Tak. Gdzie jesteś? Jak się, właśnie, ty wiesz, ja dzisiaj próbowałem sobie przypomnieć, gdzie my właściwie jesteśmy? Patong Beach. Patong. Obok lokalni Patong. Jest tu zupełnie inaczej niż tam, gdzie byłem, czyli w Aonang, w Kaolak i na Kochang. Dużo bardziej turystycznie. Co jeszcze? Plaża, właśnie. Co jest fajne? Woda nie jest syfna. Natomiast trochę te statki mi się nie podobają. Bardzo dużo pływa tutaj różnych. Kurczę, tylko to się wyłączyło, to się nagrywa. Nagrywa się. Skuterów, więc jest za gęsto. Po prostu jak dla mnie za gęsto, nie można sobie spokojnie usiąść, poplażować z kocykiem. No tam ludzie coś próbują, ale jest za gęsto. Tak wydzielone te kąpieliska, nawalone ludzi. Tak. Ale po raz kolejny w Tajlandii jest ciepło. Chyba za każdym razem będę mówił, że jest ciepło. Może zawsze jest ciepło. Nowy rok. Tak, jutro będzie chiński nowy rok. Miasto się przygotowuje. Zobaczymy, jak to będzie. Jutro jedziemy na pierwszą wycieczkę. Dzisiaj jest pierwszy taki dzień. Co robisz? Okej. Pierwsza wycieczka będzie taka prosta na plażę po prostu. Jest za gorąco. Wczoraj posiedzieliśmy na mieście do 4 nad ranem. Fajnie było. Paweł ciągle w telefonie siedzi. A ja sobie na razie karty nie wykupiłem, chociażby właśnie z tego względu, żeby nie siedzieć ciągle w telefonie. No i to jest takie nadplażowe same. Powiem tak. Są fajniejsze plaże. Samo miasto jest bardzo ruchliwe, jest to spore miasto. To, co mi się podoba, to, że wszystko tu jest i to w bardzo dużych ilościach. Pełno uliczek, trochę jak w Bangkoku. Natomiast nie podoba mi się tamten budynek. Wielki wieżowiec, ktoś sobie postawił. O cholerę, to nie wiem, ale że powiem, góruje nad całym miastem. Paweł w telefonie, to co mówiłem. O, i to już jest jedna z ruchliwych uliczek. Idziemy tą uliczką? To jest, aha, to jest to Bangla. Tak, Bangla to nie ma. Dobra. Czyli to będzie to Bangla Road, czyli taka imprezowa uliczka, natomiast bardzo, bardzo przypomina Khao San w Bangkoku. Nowości, jakie pojawiły się od zeszłego roku. Nie pamiętam, czy w zeszłym roku to było. Natomiast w tym roku z koszulek pojawiły się koszulki świecące w takt muzyki, w rytm. Wzory... Były to wszędzie puby, a czy nie? No właśnie. Oni chyba... Co oni to zwijają i... No tak, no bar tu jest napisane. Black Rose Bar. Czyli za dnia pewnie są koszulki porozwieszane, a dopiero wieczorem zwijają koszulki i nastawiają i robią bary. Moonshine. Najważniejsze, że piłowane dziś
Gdzie? To było tu? Tak. No tak. Więc to jest naprawdę spora knajpka w środku, z muzyką na żywo. I wczoraj tu siedzieliśmy, faktycznie. No tak, ale to wszystko jest pozamykane, dopiero wieczorkiem otwierają. Już wiem, co chciałem powiedzieć. O cenach. Tak sobie, nie, mówię, że o cenach chciałem powiedzieć. Że te ceny to wcale nie są takie niskie. Bo tak się mówi właśnie, że tam powiedzmy jakiś tam ten pad thai 6 zł. Ale to wcale nie jest po pierwsze 6 zł. Bo to jest 120 batów. Tak średnio, 120 chyba 140, jakoś tak. Przynajmniej tutaj. Tak to zrobiłem. I to jest razy złoty 25 w tej chwili, tak mniej więcej jest przelicznik, bo wymieniałem walutę polską w Polsce na właśnie tajskie baty, ponieważ euro nie miałem. Być może bardziej by się opłacało przywieźć tutaj euro i wymienić euro, no ale nie miałem takiej możliwości. A znowuż kupować dolary po to, żeby tutaj wymieniać euro, żeby tutaj wymieniać, to też bez sensu. Tu kolejna uliczka z knajpkami, bardzo sympatyczna, a tam chyba nie byliśmy, ale pewnie to samo. Wychowania pod czarki, to nie wszystko. Tu jakiś fajny salon gier. Tak, super. Game Space. Porządne to jest. Fajnie wygląda. Tutaj wielki klub taneczny Tiger Night Club. Byliśmy na chwilę. Ale się nie spodobało. Znaczy, nie, wszystko w porządku tam było, tylko że tak głośno, że bardzo głośno. A tu nie byli. A, Illusion. To pewnie też jakaś konkurencyjna, wielka, mega dyskoteka. Nie, to jest olbrzymie. Olbrzymie w środku, pełno ludzi. Powiem tak. Słońce trochę męczy. Nie wiem, jak to będzie widać. Czy faktycznie. Tutaj pani chciała się pani przywitać. Hello. Nie, zaczepiają właśnie znowu w tym mili. Co? To mili, że przejechali.